Hejka, nazywam się Paulina Maciebogi i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z rozwojem osobistym, z osiąganiem celów, budowaniem nawyków, a to wszystko w zgodzie ze sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i chcesz do swojego życia wprowadzać zmiany, żeby być lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, witam w 59. odcinku podcastu, i dzisiaj będzie mowa o moich porannych i wieczornych rutynach. Ale zanim przejdę do tematu, no to oczywiście na pierwszy ogień idzie książka. I dzisiaj chcę polecić książkę, którą przeczytałam, no tak na świeżo, bo chyba skończyłam ją kilka dni temu. I to jest książka, która jest, powiedziałabym, trochę psychologiczna. Jest to książka Natalii de Barbaro Czuła przewodniczka. I pewnie część z was może tą książkę kojarzyć, bo ona w pewnym momencie stała się takim, powiedziałabym, bestsellerem, i wszyscy ją czytali, i była taka bardzo popularna. A Natalia de Barbaro jest psychologką i felietonistką magazynu Wysokie Obcasy. I to, co ona zrobiła tą książką ze mną <grych> i może też z innymi osobami, to jest po prostu magia. Bo ta książka to jest, moim zdaniem, w ogóle read dla każdej kobiety. A książka mówi o takiej, poszukiwaniu trochę drogi do samej siebie i próbuję wesprzeć kobiety w udzieleniu odpowiedzi na takie pytania właśnie, kim jestem, czego ja chcę od życia, jakie są moje priorytety, jak siebie samą traktuję, jak do siebie mówię i bardzo wiele mówi o tym, jakie my takie mamy postaci wewnątrz siebie, jakie nadajemy im funkcje, jakie nadajemy im prawa przede wszystkim, kiedy one przejmują jakby dowodzenie nad nami, naszymi zachowaniami, naszymi reakcjami, naszymi słowami, i jakby konkluzja jest taka, że, że ta książka jakby próbuje powiedzieć, jak żyć, mówiąc filozoficznie, i jak traktować samą siebie, jak zmienić swoje życie, jeśli w życiu danej osoby jest za dużo, za dużo wyobrażeń na temat tego, co ona powinna robić, czego powinna chcieć, jaka powinna być jako kobieta, a za mało tego, czego naprawdę chce, czego, co ją cieszy, co jest dla niej ważne, co sprawia jej. I za mało takiego pielęgnowania właśnie tego swojego wnętrza. Więc no, ja nieczęsto płaczę, jak czytam książki, natomiast ta książka tak mocno mnie wzruszyła po prostu do głębi i w zauważyłam w tych postaciach opisanych przez Natalię tak wiele znanych mi osób, tak wiele znanych mi kobiet, że po prostu aż mnie no, to bardzo mocno wstrząsnęło i uważam, że ta książka. Jest naprawdę must readem dla każdej kobiety. No i też dodatkowo jest bardzo, bardzo pięknie wypełniona ilustracjami, kolarzami, które ilustrują konkretne rozdziały, więc naprawdę serdecznie polecam. A dzisiaj już przechodzimy do tematu odcinka. To jest temat, który poniekąd sami wybraliście, bo na Instagramie dałam znać, że mam dwa tematy na tapecie, o których chcę powiedzieć. I te codzienne, wieczorne, poranne rutyny to był jeden z tych, z tych tematów. I zanim przejdę do tego, co ja dzisiaj robię i jak dzisiaj wygląda moja taka standardowa poranna i codzienna rutyna, no to przypomnę, że ja już kiedyś nagrywałam podobny podcast, bo bodajże w maju, nagrywałam odcinek o numerze 39 i wtedy pochylałam się nad tym, co w ogóle w życiu dają poranne rutyny? Wtedy skupiałam się na porannych rutynach, natomiast, jakby tutaj warto powiedzieć, że wieczorne są tak samo super i ja sobie też poniekąd je trochę podzieliłam, bo na początku wszystko to, o czym powiem, robiłam rano, natomiast teraz to podzieliłam, żeby też mieć taką, powiedziałabym, klamrę kompozycyjną, czyli rzeczy, które robię rano i rzeczy, które robię wieczorem. I nie będę teraz powtarzała tego, co takie poranne rutyny czy wieczorne rutyny dają. Bo był o tym cały odcinek, 39, więc możecie sobie, możesz sobie zerknąć i do niego wrócić. A w kolejnym kroku możesz przesłuchać ten odcinek. Może jakieś moje rutyny cię zainspirują, może zaczerpniesz coś do siebie. A jeśli po wysłuchaniu tego odcinka uznasz, że masz jakieś fajne rutyny, którymi się warto podzielić, no to serdecznie zapraszam do napisania do mnie na Instagramie, bo ja. Zawsze bardzo chętnie do swoich rutyn dodaję jakieś nowe, nowe klocki, bo uważam, że, no, że trzeba próbować różnych rzeczy i, że niektóre rzeczy mogą trochę się tak opatrywać z czasem. Przyznam szczerze, że ja tą moją codzienną rutynę, od kiedy tak naprawdę ją robię, czyli od stycznia, Zmieniałam dość mocno, i ona ma teraz pewien kształt, ale ja już wiem, że ona zaraz będzie ewoluować. O tym też zaraz opowiem. Więc na pierwszy ogień idzie to, co jest u mnie chyba najważniejsze w moich rutynach, co sprawia, że no, jeśli ja tego nie zrobię z rana, to dzień nie jest w ogóle pełny dla mnie i jestem o wiele mniej spokojna i bardziej zestresowana, tak, tak zauważam, i to jest medytacja. Medytacja jest chyba teraz dla mnie najważniejszą rutyną. Bo to ona sprawia, że ja od stycznia jestem w stanie bardzo fajnie regulować swoje emocje, jestem w stanie zachować spokój w jakichś stresujących sytuacjach. Tego stresu w ogóle czuję mniej i jest mi jakoś tak po prostu lżej na duszy, lżej na duszy i lżej na głowie. Dlatego to medytacja właśnie jest na stałe w moich takich porannych rutynach i ja robię ją rano, jakby tak postanowiłam, natomiast bywa tak, że coś mi rano, nie wiem, wypada albo zaśpie, no bo tak też się zdarza oczywiście. No to wtedy robię ją wieczorem. Natomiast medytacja to jest taki stały punkt. Nagrywałam też odcinek o medytacji, można się cofnąć, przesłuchać. On też był dość długi, więc nie będę się dzisiaj na ten temat rozwodzić. To, co robię od razu po medytacji, to jest wizualizacja. I tutaj jakby warto się na tym na chwileczkę zatrzymać, bo ja staram się wizualizować cele, które mam do osiągnięcia. Natomiast to, co planuję wprowadzić. Ale jeszcze się do tego tak naprawdę nie zebrałam, tak do końca. To jest wprowadzenie wymiennie z tymi wizualizacjami afirmacji. Może nawet nie wymiennie, może nawet ja wzbogacę te wizualizacje o afirmację. I afirmacje to jest coś w stylu powtarzania konkretnych słów, mantr, tak zwanych, które mają trochę poniekąd zaprogramować twoją podświadomość. I ja nigdy w coś takiego nie wierzyłam, tak naprawdę, ale zauważam, że jeśli ja mówię o czymś w czasie dokonanym, i tak samo właśnie pod kątem wizualizacji, jeśli ja sobie wizualizuję sytuacje, które chcę, żeby doszły do skutku i myślę o tym i tworzę obrazy w mojej głowie, to jakoś o wiele łatwiej jest te cele osiągnąć, więc stwierdziłam, że dam też afirmacjom szansę, zwłaszcza, że widziałam właśnie bardzo dużo materiałów o afirmacjach u Basi Piasek, która jest jakby świetną, świetną ekspertką w tym temacie. Więc, więc, tak jak wspominałam, medytację później wizualizuję, ale też będę chciała dołożyć afirmację do tego wszystkiego. I to jest właściwie koniec moich porannych rutyn, i tutaj powinnam się wytłumaczyć, bo jako taka ekspertka, w ogóle fanka porannych rutyn, mam ich tak mało. <grych> Faktycznie nie jest ich za wiele, i tutaj jakby warto wspomnieć, że dla mnie, Poranki w tym momencie, dzisiaj są tak naprawdę czasem, kiedy ja najbardziej produktywnie mogę popracować nad swoimi własnymi projektami. No przykładowo dzisiaj jest wtorek i jest 5.45 i ja nagrywam ten podcast, ale też wszelkie takie zadania związane z kreatywną pracą, z pracą głęboką, jakieś pisanie. Ja to wszystko właśnie staram się robić rano, bo po wstaniu tak naprawdę mam taką najświeższą głowę. A kiedy już zacznę pracować, kiedy pójdę na trening, trening jest godzina, nie wiem, dziewiętnasta, no to moja głowa tak świetnie nie działa. Więc stąd, jakby te poranne rutyny są trochę ograniczone tym, na co ja kładę priorytet rano, ale myślę, że kiedyś, kiedy będę miała trochę więcej czasu w ciągu dnia, no to na pewno będę chciała te poranne rutyny wzbogacić, bo ja uwielbiam wchodzić z takim z takim dobrym nastawieniem w dzień i mieć taki stały element w ciągu dnia, który też nastroi mnie pozytywnie, więc na pewno do tej porannej rutyny będę wtedy chciała sobie jakąś filiżankę kawy, taką bardzo, bardzo wolno pitą prowadzić, czy może nawet jakieś ćwiczenia fizyczne, żeby też trochę rozruszać ciało Jakieś może rozciąganie, więc bardzo możliwe, że to rozbuduję. Natomiast no, obecny kształt tych, po, tych porannych rutyn wynika z tego, jakie mam priorytety, po prostu. A teraz wieczorne rutyny, bo ich jest więcej, o dziwo. Zawsze lubiłam bardziej poranne, ale w tym momencie wieczornych jest więcej. I tutaj warto też dodać, że ostatnio zaczęłam wprowadzać do swojego dnia też takie ćwiczenia fizyczne, pompki i brzuszki, ale to dlatego, żeby trochę wrócić do formy mojej crossfitowej. Natomiast nie wykonuję ich codziennie, no bo jednak to jest coś, co obciąża ciało i jeśli, nie wiem, mam zakwasy, bolą mnie mięśnie, czy tam, okej, okay, to się nie nazywa zakwasy, tylko to się chyba nazywa jakieś domsy czy coś. <laughs> jeśli po prostu mam bóle mięśniowe po, po ćwiczeniach, no to nie robię ich kolejnego dnia, żeby też żeby się nie zajechać, bo to nie, totalnie nie jest celem. Więc wprowadziłam pompki, brzuszki, żeby troszkę rozruszać ciało po, po tej przerwie, którą miałam, crossfitowej, tam chyba z 7 miesięcy. I kolejnym elementem mojej wieczornej rutyny to będą jeszcze takie cztery elementy. Więc kolejnym elementem są suple, bo ja zawsze wieczorem się suplementuję i w tym momencie przyjmuję kilka supli: przyjmuję witaminę D, to już od lat tak naprawdę, bo to jest jeden chyba z najważniejszych suplementów, który w Polsce powinniśmy przyjmować. Przyjmuję też kwasy omega-3, przyjmuję obecnie ashwagandę i przyjmuję też melatoninę na lepszy sen. I zauważyłam, że to im pomaga, więc więc gdzieś tam te suple w okolicach ostatniego posiłku. Wieczorem staram się przyjmować. To, co robię dalej, to, co robię w następnej kolejności, to są takie rutyny, powiedziałabym, pielęgnacyjne. Już wspominałam kilka razy na Instagramie, że ja mam ostatnią fazę straszną na, na pielęgnacji twarzy, i strasznie się wkręciłam we wszelkie maseczki, serum, toniki i inne historie. I stwierdziłam, że, że to stanie się częścią mojej takiej wieczornej rutyny, bo to mi sprawia ogromną przyjemność. I po prostu czuję, że wtedy, czuję wtedy, że dbam o siebie, a to jest dla mnie bardzo jakby ważne uczucie, <złasz> zwłaszcza, że człowiek się gdzieś tam posuwa w latach, a nie cofa, więc, więc dbałość o tą twarz, o, o tą wieczorną, pielęgnacyjną no, rutynę jest dla mnie bardzo ważna. Może kiedyś o niej opowiem gdzieś tam na Instagramie. Wydaje mi się, że ona sporo robi, jeśli chodzi o. Powiedziałabym w cudzysłowie zachowanie młodości, <laughs> czy raczej jeśli chodzi o w ogóle po prostu wygląd i, i kondycję mojej skóry twarzy, to myślę, że, że kiedyś o tym opowiem. Natomiast to jest kolejny element mojej takiej wieczornej rutyny. No, w sumie chyba najbardziej ulubiony. <laughs> Zostały nam dwa takie elementy, układanki, które robię godzinę przed snem, bo jeśli nie wiesz tego jeszcze, to, to, to jakby informuję, że ja mam tak, taką zasadę związaną z, z taką cyfrową higieną, że godzinę przed snem odkładam wszystkie ekrany. I robię to po to, żeby z jednej strony się nie naświetlać niebieskim światłem tak na noc, tak perfidnie na noc, godzinę przed snem, a z drugiej strony, żeby trochę zachować taką właśnie higienę umysłu i nie być po prostu przyklejoną. Z twarzą do smartfona, do ekranu komputera przez cały dzień, bo i tak jestem przyklejona do tego komputera przez cały dzień, no bo pracuję, no to staram się godzinę przed snem właśnie wyciszyć, przygotować się trochę do tego snu i poświęcić się takim rozrywkom, powiedziałabym, offlineowym. I to też jest jedna z moich ulubionych części dnia, no bo wtedy faktycznie jestem w stanie sobie przemyśleć, jak minął mi dzień, jestem w stanie właśnie się uspokoić, wyciszyć. A w, jakby w świecie, kiedy czy w ciągu dnia, kiedy ja tych bodźców z otoczenia mam masę. No bo jest komputer, jest smartfon, no później jadę na trening, jest trening, jest wysiłek, to jakby ta godzina wieczorem jest dla mnie bardzo, bardzo cenna. I w czasie tej godziny wieczorem tak naprawdę nie robię nic specjalnego, bo najpierw piszę dziennik, a potem czytam książkę. I w kontekście dziennika. Na początku pisałam ten dziennik rano, ale zauważyłam, że ja po całej nocy tak naprawdę nie mam za bardzo o czym pisać. Nie mam, nie mam takich myśli, które są w mojej głowie, które chciałabym przerzucić na papier. A kiedy przeniosłam ten dziennik, pisanie dziennika na wieczór, no to zauważyłam, że jestem w stanie wtedy nawet wyrzucić z głowy jakieś takie negatywne myśli albo w ogóle podsumować to, co się w ciągu dnia zadziało, co zostało w mojej głowie, co chciałabym przemyśleć. I o dziwo też zauważyłam, że w czasie tej godziny mój chyba mózg idzie w tryb trochę takiego odpoczynku, bo zauważyłam, że w tym dzienniku bardzo często pojawiają mi się świetne pomysły świetne pomysły na jakieś nowe podcasty, na nowe produkty, na jakieś nowe treści, na nowe działania, nawet na nowe cele w życiu i to jest dla mnie tak cenne, że ten dziennik jest takim dla mnie źródłem inspiracji. Więc zawsze sobie zaznaczam wykrzyknikiem jakieś takie fragmenty, które powinnam później sobie przeanalizować i gdzieś tam wdrożyć w życie. Więc to pisanie dziennika powiedziałabym, że ma takie połączenie z jednej strony trochę terapeutyczne dla mnie, ale też takie generowanie pomysłów. Więc bardzo sobie cenię ten, ten element dnia. I po pisaniu dziennika jest ostatnia, właściwie rutyna no i to jest czytanie książki. I tak jak wspominałam w odcinku o książkach, właściwie chyba w dwóch odcinkach o książkach, to. Ja bardzo lubię wieczorem przeczytać książkę papierową i abstrahując od tego, że najbardziej lubię książki papierowe, no bo one mają swoją fajną wagę, zapach papieru i można je zważyć w dłoniach, i to jest takie fajne, <grych> i analogowe, no to jakby ten detoks od ekranów, godzinny przed snem, no poniekąd też wymusza na mnie to, że ta książka powinna być papierowa. Tak naprawdę staram się to robić zawsze, nie zawsze to wychodzi mi godzinę, czasem mi wychodzi pół godziny, czasem mi wychodzi nawet dłużej. Natomiast tak chcę sobie dać ten czas na czytanie książek, dlatego że w sumie czytanie książek jest no, jedną z ważniejszych rzeczy w moim życiu, jedną z takich ważniejszych rozrywek, przyjemności, ale też źródeł inspiracji, więc staram się po prostu tego nie zaniedbywać. Więc tak wygląda, tak wygląda wieczór. I to jest właściwie chyba tyle, jeśli chodzi o te moje rutynę. Ostatnio pytałam was na Instagramie, jakie wy macie swoje takie właśnie jesienno-zimowe przyjemności i tam były bardzo ciekawe rzeczy, więc bardzo możliwe, że ta, ta codzienna rutyna będzie się trochę poszerzać. Natomiast no, w tym momencie składa się z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu czynności, które nie zajmują aż tak dużo czasu. Natomiast na pewno to będę poszerzała o te wspomniane afirmacje i też chcę niedługo sobie zaadaptować różne takie, powiedziałabym, prozdrowotne nawyki, żeby na przykład pić rano gorącą wodę z sokiem z żurawiny, też pod kątem w ogóle odporności, pod kątem oczyszczenia organizmu. Wydaje mi się, że w ogóle jesień i zima są takim idealnym momentem na to, żeby takie rutyny wprowadzić, no bo siedzimy w domach, tak? Jest zimno, często nam się nie chce wychodzić, siedzimy w domach. I jakby wypełnienie tego czasu jakimiś takimi fajnymi rzeczami, które z jednej strony są przyjemne, z drugiej strony są relaksujące, ale też może, mogą coś takiego fajnego dać ci i wprowadzić do twojego życia, no to wydaje mi się, że warto. I planując swoją codzienną rutynę, pamiętaj o tym, żeby jakby karmić różne elementy swojej osobowości, że tak powiem. To znaczy, żeby karmić twoją duchowość, żeby karmić twoje zdrowie fizyczne. Żeby karmić też Twoje zdrowie psychiczne, czyli jakby ten obszar mentalny. I wydaje mi się, że te rutyny, takie uzupełniające energię w tych różnych obszarach, czyli tą energię duchową, fizyczną, psychiczną, to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, bo to powoduje, że my tej energii później na przykład w ciągu dnia mamy dużo. Albo, albo nawet to, że jeśli my robimy wieczorem jakieś konkretne rutyny, to na pewno jest nam łatwiej, łatwiej zasnąć, bo robimy jakby taki cykl takich przewidywalnych, regularnych, powtarzających się czynności. Więc zaśnięcie wtedy może być prostsze, a wstanie może być też łatwiejsze. I też jakby z dużą dawką energii, którą gdzieś tam wieczorem naładowaliśmy. Więc naprawdę warto spróbować, bo. Od kiedy zaczęłam mieć takie rutyny i przestałam mieć takie wariackie poranki albo takie po prostu urywane wieczory przy komputerze na jakimś filmem, to no, powoduje, że moje życie ma zupełnie inną jakość i jestem w stanie faktycznie robić to w ciągu dnia nawet to, co ja chcę robić, i tak intencjonalnie zupełnie poświęcać czas i uwagę na rzeczy dla mnie ważne, przez to, że, że te poranne rutyny i te wieczorne rutyny poniekąd mnie na to przygotowują. Więc y, jeśli masz czegoś w tym roku, w tym sezonie jesienno-zimowym spróbować, no to zdecydowanie zachęcam cię, żebyś spróbowała albo spróbował właśnie wprowadzić jakieś rutyny do swojego życia codziennego, do swojego poranka albo do swojego wieczora, bo naprawdę warto. To mogą być te, które ja tutaj przywołuję, to mogą być też te, które, o których mówię w 39. odcinku podcastu, to mogą być zupełnie inne rutyny, to może być, nie wiem, jakiś konkretny sport. To może być jakieś śniadanie jedzone powoli na tarasie. To może być spacer po lesie. Pozdrania. <laughs> Wiem, że spacerujesz po lesie. To może być coś zupełnie innego, ale to ma Tobie służyć. To ma Tobie służyć i dać Ci naładowanie baterii, dać Ci fajne wejście w dzień i takie świadome przeżycie tych takich godzin, które zazwyczaj są dla nas, tak? No bo czy to jest rano czy wieczorem, zazwyczaj te godziny są dla nas, więc. Więc dzięki tym rutynom można to świadomie przeżyć w bardzo fajny sposób. Tyle o rutynach. Bardzo się cieszę, że mogłam o tym opowiedzieć. Mam nadzieję, że, że cię to zainspiruje. Jeśli uważasz, że, że warto, żeby komuś jeszcze te rutyny przypasowały, no to zachęcam cię serdecznie do udostępnienia tego odcinka. Jeśli słuchasz tego na YouTube, to wystarczy, że zrobisz screena, wrzucisz na, na media społecznościowe i mi oznaczysz. Jeśli na Spotify, no to z przyjemnością zerknę na to, jeśli oznaczysz, jeśli udostępnisz odcinek i też mi oznaczysz, będzie mi mega miło, bo nagrywam to dla Was i, i fajnie będzie wiedzieć, że komuś ten odcinek się spodobał, pomógł, zainspirował, czy w ogóle zachęcił do działania. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie do tego momentu, no i do usłyszenia za tydzień.